13 czerwca na stadionie w Gołańczy odbył się turniej piłkarski EDPR Wind Cup, uświetniający obchody Dni Wiatru. Znajdujemy się dzisiaj w Gołańczy na kolejnej odsłonie unikalnej imprezy, jaką jest turniej Wind Cup powered by EDP Renewables, czyli jest to turniej piłkarski, impreza integrująca dzieci z właściwie wszystkich gmin, w których operuje firma EDP Renewables. W turnieju udział wzięło 11 szkół zlokalizowanych w pobliżu farm wiatrowych spółki. Łącznie wystawiono 13 drużyn. 130 młodych zawodników rywalizowało na dwóch boiskach, w dwóch grupach wiekowych. Super inicjatywa, fajny turniej skierowany dla młodzieży szkolnej. Zaprosiliśmy tutaj lokalne szkoły. W turnieju występują dwie kategorie wiekowe. Jest to kategoria młodsza, w której występuje 5 drużyn, 5 szkół się zgłosiło. 10-12 lat oraz kategoria starsza, 8 szkół, tam występują 13-15-latkowie. Liczy się zabawa, liczy się to, żebyśmy zachęcili dzieci do ruchu, do sportu. W przerwach między meczami nie było czasu na nudę. Animacje i pokazy piłkarskie, w tym pokaz trików futbolowych freestylera, przyciągnęły uwagę wszystkich obecnych. Freestyle football jest to sztuka wykonywania trików z użyciem piłki nożnej i z jednej strony jest to sport, z drugiej strony jest to sztuka. Jeżeli chodzi o turnieje, to polegają one na systemie pucharowym, gdzie jest 16 najlepszych zawodników, którzy się między sobą pojedynkują. Pojedynki pomiędzy dwoma osobami, każdy pojedynek trwa 3 minuty, 3 rundy, jeden zawodnik daje swoją rundę, drugi odpowiada. Potem trójka sędziów na podstawie kryteriów oceniania, takich jak kreatywność, trudność trików, kontrola, wybiera lepszego zawodnika, który przechodzi do kolejnej rundy. Im dalej, im dalsze rundy, tym bardziej liczy się powtarzalność trików, czyli nie może być tak, że ktoś sobie wychodzi na 4 rundy i pokazuje to samo, ponieważ jest to o wiele prostsze niż pójście na ryzyko i wychodzenie z różnorodnością. Z jednej strony freestyle może być drogą kariery, typu turnieje, pokazy, a z drugiej strony może być też sposobem na rozwijanie techniki piłkarskiej. Tutaj nie chcę robić z siebie eksperta piłkarskiego, bo nie mam na ten temat dużej wiedzy, natomiast jestem w stanie powiedzieć, że freestyle pomaga bardzo, jeżeli chodzi o kontrolę nad piłką. Nie jest dobrym pomysłem stosowanie trików typu dookoła świata na boisku, czy trzymanie piłki na karku, ponieważ to jest no błąd i głupota. Natomiast sam kontakt z piłką, który zapewnia freestyle, sprawia, że piłkarz czuje się pewniej na boisku i to ma dużą wartość. Uważam, że jest to naprawdę bardzo jeszcze niedoceniana i nieodkryta forma techniki piłkarskiej, która mam nadzieję, że będzie stosowana w przyszłości przez wielkie kluby. Organizatorzy przygotowali też szereg innych atrakcji dla uczestników turnieju i kibiców. Dzisiaj na turnieju dla wszystkich dzieci przede wszystkim koszulki z logo firmy, koszulki, w których dzieci mogą grać, oczywiście posiłek regeneracyjny, oczywiście uzupełnienie straconych kalorii, coś do picia, ale nie tylko, można dzisiaj na turnieju się świetnie pobawić. Mamy animacje, malowanie buziek, to jest zarówno dla grających, jak i dla kibiców. Jest masa atrakcji tutaj na terenie Gołańczy, na terenie klubu GKS Zamek Gołańcz, dzięki którym to atrakcją, myślę, że te dzieci spędzą bardzo miło dzień, pograją w piłkę, zintegrują się, poznają się lepiej, a wszystko pod brandem EDPR. Turniej Wind Cup, uświetniający obchody Dnia Wiatru, zorganizowano w Polsce po raz trzeci. Organizatorem była firma EDPR, zaangażowana w rozwój odnawialnych źródeł energii. Firma weszła na polski rynek w 2008 roku i dzisiaj posiada drugie co do wielkości portfolio operacyjne w Polsce. W skali kraju mamy 700 MW zainstalowanych w lądowych farmach wiatrowych. Jesteśmy drugim największym operatorem wiatraków w Polsce. Łącznie tych turbin na terenie kraju jest 300. Tutaj na terenie Wielkopolski i tych gmin, na terenie których dzisiaj przebywamy, to jest około 150 turbin. Także można powiedzieć, że Wielkopolska jest takim bardzo ważnym ośrodkiem, zagłębiem energetyki odnawialnej w Polsce. Dlaczego zdecydowano się na postawienie turbin wiatrowych w Gołańczy, Budzyniu i Margoninie? Jest kilka takich powodów, ale pierwszy naturalny, bardzo dobre warunki wietrzne, ale drugi bardzo ważny czynnik, o którym nie możemy zapominać, to przychylność lokalnych władz, lokalnych samorządów i lokalnej społeczności, która już wiele lat temu, myśląc bardzo perspektywicznie, zrozumiała te korzyści płynące z wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dzisiaj myślę, że wiele gmin trochę może zazdrościć wręcz tych inwestycji.
A tutaj bardzo gratuluję, że Państwo zdecydowaliście się na współpracę z firmą EDP te wiele lat temu i myślę, że ta współpraca przed nami przy kolejnych wielu projektach jest na horyzoncie bardzo widoczna. Współpracę pozytywnie ocenia też burmistrz Gołańczy Mieczysław Durski. To dzięki inwestycjom firmy wiatrowej gmina mogła pozwolić sobie na wiele inwestycji. Chcę powiedzieć, że dzięki pomocy i zaangażowaniu tej właśnie firmy EDP i podatkom, które spływają od 10 lat do naszego samorządu, możemy czynić wiele, wiele wspaniałych inwestycji, jak ja mówię, w zakresie na przykład budowy dróg, budowy kanalizacji, remontu i budowy nowych świetlic, czy jak w tej chwili rozbudowy przedszkola i tutaj modernizacji stadionu, na którym właśnie się znajdujemy. Cieszymy się bardzo, że właśnie ta firma kilkanaście lat temu podjęła decyzję, żeby tą farmę wiatrową na terenie gminy Gołańcz wybudować. Cieszymy się bardzo. Uważam, że dzięki temu bardzo dużo zielonej energii zostało wtłoczone w sieć ogólnopolską, która zasila, bym powiedział, wiele miast. Podczas tegorocznego turnieju w kategorii wiekowej od 10 do 12 lat miejsce na najniższym stopniu podium zdobyła drużyna ze szkoły podstawowej w Morakowie. Drugie miejsce przypadło drużynie ze szkoły podstawowej w Wyszynach, której zawodnicy wykazali się dużą determinacją i świetnym podejściem do rywalizacji. Niewątpliwie jednak najjaśniejszą gwiazdą tego wydarzenia była drużyna gospodarzy ze szkoły podstawowej w Gołańczy, która po pokonaniu wszystkich przeciwników została zwycięzcą w swojej grupie wiekowej. W kolejnej grupie wiekowej obejmującej młodych sportowców w wieku od 13 do 15 lat trzecie miejsce zdobyła drużyna ze szkoły podstawowej w Radwankach, prezentując wysokie umiejętności sportowe. Drużyna z Gołańczy w tej kategorii wiekowej musiała zadowolić się srebrnym medalem. Zdecydowanym zwycięzcą okazała się drużyna z Margonina, potwierdzając swoje dominujące umiejętności sportowe. Zwycięzcy turnieju otrzymali pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe, świadczące o ich wybitnych osiągnięciach. Dodatkowo każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal i dyplom. Bez względu na wynik, wszyscy uczestnicy pokazali prawdziwą pasję do sportu i wzajemnej rywalizacji.